my jako nacja wypadamy troszeczkę gorzej w porównaniu z innymi narodami. Mamy wyjątkową skłonność do tego, żeby sobie przekładać rzeczy do zrobienia. Odkładamy na później przede wszystkim sprawy, które załatwić trzeba, ale ich nie lubimy, a posprzątać, a odkurzyć, a umyć lodówkę. Ale co gorsza, odkładamy także sprawy, które są naprawdę ważne i istotne. Wiele spraw urzędowych, w tym niestety także ubezpieczenia. W badaniu Prudential Family Index okazało się, że 40% ankietowanych Polaków odkłada na później myśl w ogóle o ubezpieczeniu. Mamy wrażenie, patrząc na to, co mówili nasi ankietowani, że jest to trochę szukanie wymówek. Niemal 60% ankietowanych obawia się spotkania z agentem. Z różnych przyczyn, ale mówią wprost, że powód, dla którego nie mają ubezpieczenia na życie, to jest to, że boją się spotkania z agentem. 49%, czyli niecała połowa, twierdzi, że mają ubezpieczenie w pracy i to im wystarcza. Rzeczywistość może być oczywiście cokolwiek inna. Ponad 40% z kolei twierdzi, że ubezpieczenia na życie są dla nich niejasne. No i tak sobie odkładamy, odkładamy z jednej strony przeświadczeni, że coś ważnego musimy zrobić, z drugiej strony bardzo często doświadczając wyrzutów sumienia. Z naszych badań wynika, że dla ponad połowy Polaków ubezpieczenie na życie to przejaw roztropności i rozsądku. To duży skok w porównaniu do poprzednich badań, raptem 2 lata temu prowadzonych, kiedy wyszło nam, że mniej niż co trzeci Polak uważał, że ubezpieczenie na życie jest po prostu potrzebne. Gdzieś tam za uszami cały czas mamy to przekonanie, że nie załatwiamy rzeczy, która niezałatwiona może dać naprawdę poważne, negatywne konsekwencje. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przytrafi jakiś wypadek albo ciężka choroba.